więcej. Chyba, że to nie ty jesteś. Bo czwórka ciężki do nas jedzie od nich. Rozumiem, z mojej linii jesteśmy w stanie to, co jest największe w tym momencie. Ja to dam radę zrobić. Ten będziesz go ciągnął. Artysta namalował dwie córki, swoje córki w lesie, tak, które gonią za motylem. I to jest tak, on to tak pięknie uchwycił. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że wiesz, że chciałabym uchwycić ten widok, nie, za moim oknem. Tak, tak, mówiłaś, że to jest na szybie z tym pyłkiem i tak dalej. Ale ja mam nadzieję, że kiedyś będę umiała, będę potrafiła. Zależy też od stylu karty. Ja akurat moja mama trenuje. Moja mama jest więcej kontaktu cielesnego, takiego, no wiesz, że się walczy między sobą. A w kyokushin, no to jest bardziej brutalna, ale rzadziej się tam walczy. Zawsze lubiłam sztuki walki, wcześniej trenowałam judo. Nie no, mi ostatnio ten metal tak jakoś tak nie podpasował. Ja ostatnio też rap i hip-hop. Mi się teraz zaczął podobać, ale polski tylko. No lubisz grać na gitarze, nie? A zagrasz coś? Nie. Jak Państwo wiecie, nasza szkoła była kiedyś przeznaczona do wygaszania, a później pojawił się pomysł ratowania poprzez utworzenie zespołu. Ten pomysł funkcjonował w formie projektu prezydenta, zresztą przygotowywanego we współpracy z częścią radnych. Do 5 kwietnia sytuacja była prosta, mianowicie siedzibą tego nowego zespołu miał być budynek liceum 16. Pani prezydent uznała, że skoro ten pomysł wydawało się świetny, bo dwie szkoły się łączą, nie ma flagowania, nie ma jakichś protestów, głodówek i tak dalej, jest gotowa razem z władzami edukacyjnymi udzielić wsparcia, w sensie pomocy również przy adaptacji. 5 i 4 niektórzy z radnych zgłosili poprawki zmieniające siedzibę, czy sugerujące zmianę siedziby na osiedle Willowe 1, czyli budynek gimnazjum 45. Z rady dzielnicy pan się wypowiadał. Twierdził, że oczywiście bardzo się cieszy, że nie zdał tutaj egzaminu, że on ma sentyment i nie było żadnej mowy, że to ma być tam. Nie przedstawiono nam jakby żadnych logicznych, merytorycznych argumentów, które spowodowały, że po debatowaniu, decyzjach, rozmowach i tak dalej, nagle coś się zmieniło. No bo co było argumentem dla w takim razie, to tak jak gimnazjum nagle przeważyło? Tak jak pan dyrektor powiedział, 5 minut przed dowiedzieliśmy się nagle, że zapadła inna decyzja. Nie umiemy państwu wytłumaczyć dlaczego, bo nam tego nikt nie wytłumaczył. Jest grupa rodziców, która bardzo intensywnie włączyła się w te działania na rzecz tej obrony szkoły. No dla nas najważniejsze jest dobro dzieci, prawda? Naprawdę niech oni się uczą, niech oni się spokojnie zajmą tym, co mają do zrobienia. Natomiast no tutaj my starsi
musimy troszkę o nich zadbać. No, sami Państwo wiecie, ile włożyliście pracy, czy w sale, prawda? Dwie sale komputerowe. Chodziliśmy w pierwszej klasie po szkole, to widzieliście Państwo. Teraz doszła kolejna sala językowa z słuchawkami. Nasza szkoła też cały czas dba o dobre imię szkół w Hucie i też całej Nowej Huty, prawda? Bo jeżeli ja jadę z uczniem w Polskę, jest to jeden z 29 najlepszych uczniów w Polsce, no to wiemy, jesteśmy złą szkołą i Pan Radny nam mówi, że nas musi zasilać gimnazjum. Jeszcze raz gorąca prośba do Państwa w miarę możliwości, aby ten pomysł utrzymania pierwotnego projektu uzyskał poparcie. No mówiono nam, musimy przekonać radnych. Ja obserwowałem tę szkołę, jest dobre miejsce i na pewno jest warto, że ta szkoła, taka tradycja, że tę szkołę musimy obronić. Nie można tak sami każdy, tylko szkoła, dlatego że na pewno edukacja jest bardzo ważna dla nas, dla nasze dzieci i dla tego miasta tak samo. Jak nie ma ludzi z Tausona, naprawdę nic nie będzie z tego. Radne powinno jeszcze popierać naszą edukację. Dokładnie.